Pierdolone psy. Po co się stawiałaś? Nieważne. O co im chodziło? Oni znapili się, to chcieli kogoś pieprzyć. Pałkarze. Pałkarze. Przejebane, tu się nic nie zmieni. Trzeba stąd spieprzyć. Zostawić ten syf. Dokąd? Nie wiem. Niemiec, Austrii, Włoch. Gdziekolwiek. Co to da? Masz lepszy pomysł? No powiedz mi, co ty chcesz tutaj robić? Nie wiem. Ja muszę stąd uciec. Chodź, idziemy, wezmę samochód od starego. Jeździliśmy bez celu. Zobaczyliśmy faceta idącego poboczem. Postanowiliśmy go zabrać. Odwieźć pana? Ach, bądź. Motor mi się popsuł. I tak idę piechotą. Za godzinę byłbym w domu. A jaki macie motor? Weskę. Chodzi sprzęt, nie? Panie. Dobry sprzęt. SHL-ki jeszcze były niezłe. Czuję się. Może sprzeda pan swego motora? Znaczy WSK. A tam, panie. Gdzie ja taki drugi wezmę? A gdzie pan mieszka? Kawałek za Dylami. To jedziemy na Dylę. Ty tam, twoja laska mieszka, nie? I co, brykamy? Poczekaj. Coś mnie wtedy podkusiło. Nie wiem, czasami człowiek robi coś takiego. Nie wiem, może chciałem zaimponować Rycholowi. Zostaw. No dawaj. No dawaj. Dawaj. Ta skorupa. Dla ciebie, proroku. Muru może nie rozwalisz. Ale czaszka pęka jak jajeczko. Nie martw się, buraki mają twarde dynie. Rechu? Odpal ta swoje motory. Ty, skąd ty masz tą przepiękną skorupę? Matur mi zesłał. Święta skorupa motura. Ty. Ty tak ładnie wyglądasz, że aż nie wiem co powiedzieć. Raz jechał sobie motor bez drożdżem wioski. Blask niklu w słońcu mulśnił. Dziewczyny kwiczały. Grzebienie ściskały. Suzuki, my motor, my life. Motor! Motor! Thank you.
Czasem mam wrażenie, że wszystko zaczęło się sypać od momentu zniknięcia komety. Co robimy? Gdzie ona jest? Nie ma jej już. Odleciała? No. No. Pokaż. No, prawdziwy motorzysta. Legitymacja emeryta rencisty. Roman Gawlak, urodzony w 1933 roku. Rolnik. Tęgi jest strasznie napalony na Monikę. Zresztą zawsze był. Ciekawe, czy Monika oparłaby się Tęgiemu w razie czego. A może go trochę podpuścić? Fajnie zrobione. No. Jemy coś? Może piwo. Nie chcę piwa, kupię sobie kawę. Ale sama się trzyma. No, jest niezła. Puknij ją. Widziałeś? Nie chciała się nawet całować. Upór, konsekwencja, to najważniejsze. W końcu pęknie. Skąd wiesz? Zawsze leciała na ciebie. Mówię ci, zresztą wiesz, jak to jest z kobietami. Nie? Znaczy tak. Nie wiem. Masz. I działaj. Ty, jak to jest właściwie z wami?